sponsorem serialu jest firma Hydro, producent kompletnych układów hydraulicznych. Ojej, 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 żebym tylko nie rozlał. Dobra, to będzie tak. Jedna dla pani Jagódki. O, dziękuję. Jedna dla Adama. Dzięki. Znaczy ta. I jedna dla mnie. A dla mnie? Ty już sobie sam zrobiłeś. I tylko sobie. Powiedziałem, że ty mi nie zrobisz. Bardzo dziękuję, panie Romku. Nie ma za co. Pani Jagódko, dla pani wszystko bym zrobił. Nawet mógłbym dla pani uwić gniazdko. Takie jak wikłacz. Tylko trochę większe, bo pani jednak jest ciut większa od samiczki wikłacza. Ja też bym dla pani, pani Jagódko, wszystko zrobił. No może oprócz tego gniazda, bo nigdy nie plotłem. W ogóle średni jestem w pleceniu. No nie umiem pleść. Hejku, co ja plotę? No panowie, no wasze dziewczyny to muszą mieć z wami raj na ziemi. Jakie dziewczyny? No wasze. No jeśli mam być szczery, pani Jagódko, to ja wciąż jeszcze szukam tej jednej, jedynej. No ja też ciągle mam nadzieję, że dopiero znajdę tę swoją łabędzicę. Łabędzicę? No tak. Łabędź zwyczajny to ideał miłości wśród ptaków. Ptak ten żyje w monogamicznym związku aż do momentu śmierci jednego z partnerów. No w moim przypadku będzie to raczej śmierć partnerki, bo ja akurat prowadzę bardzo zdrowy tryb życia. Tak, bardzo romantycznie. No. A ile myśmy ze szwagrem czekali na tę jedną jedyną. No i w końcu ją spotkaliśmy. Mhm. Ale nas dwóch, ona jedna jedyna, no to odstąpiłem ją szwagrowi. O. Szczególnie, że to moja siostra była. A. Ale to... Czekajcie panowie, bo wpadłam teraz na genialny pomysł. Skoro wy jesteście wolni, to może dziś wieczorem... Umówimy się na randkę z panią Jagódką. Pierwszy? Nie, to miałam na myśli. Dzisiaj wieczorem spotkam się z paroma moimi koleżankami. No i tak sobie pomyślałam, że może wy też wpadniecie. No chłopaki, no poznalibyście kogoś, a nie ciągle tylko ta praca i praca. W sumie to chyba byśmy mogli, prawda? No. A gdzie to spotkanie? Na hali. A co one? Owce wypasają? Nie, na hali pod Dębowcem. One tam pracują. Panowie, kim są te koleżanki Jagody? Jak pracują na hali, to może to są te. Ochroniarki. Albo może pracują w firmie sprzątającej. Przecież do posprzątania takiej wielkiej hali to na pewno potrzeba wielu osób. Sprzątaczek to ja się trochę boję. Czemu? No bo raz dostałem od jednej takiej szmatą przez łeb. No wlazłem na umyte. To szwagier nie mógł ci pomóc? No akurat nie mógł, bo wdepnął nogą w wiadro i mu ta noga utknęła. W każdym razie czy te panie chronią, czy sprzątają, do pani Jagody się nie umywają. Oto. Nie ma takiej opcji. O, super chłopaki, fajnie, że już jesteście. Dziewczyny też już powinny być. No, tylko nie wejdźcie na umyte, żeby się nie wkurzyły. Kto? No te. Koleżanki. Nie no, najważniejsze jest, żebyście w trakcie treningu nie wpychali się na boisko. Jak to treningu? Tak, no, moje przyjaciółki to są siatkarki. BKS Bielsko-Biała. Co? No naprawdę, no przecież nasza firma jest sponsorem klubu. No tak, tak. Co robi wrażenie. Jakbym bociana czarnego na żywo zobaczył. O. Co? Nie, niby siatkarki super, no ale jednak... No faceci lepiej grają, no. Nie, okej, siatkarze są silniejsi, tak? Że może grają bardziej dynamicznie, no ale... Nie, ja nie mówię o profesjonalnych sportowcach. Ale moim zdaniem przeciętny, wysportowany, umięśniony facet, jak ja, czy może trochę mniej, jak koledzy, to z takimi siatkarkami, no to bez problemu by wygrał. Tak? Dobrze mówię, panowie?
No chyba tak, no. Myśmy kiedyś ze szwagrem byli na plaży, nie? I przychodzi dwóch takich kolesi i się pyta, czy zagramy w siatkę. No my, że no pewnie, tylko musimy się rozgrzać. No i tak, jedno piwko, drugie piwko, trzecie piwko i powiem pani, że oni nawet jednego punktu nie zdobyli. Wow. No, bo im się znudziło czekać, aż to piwko skończymy i se poszli, nie? Dobrze, ale panie Witku, pan uważa, że razem z kolegami pokonacie profesjonalne siatkarki, tak? Oczywiście. Tylko niech im pani tego nie mówi, bo może być im przykro. Dobra, chodźcie, chodźcie, przedstawię was dziewczynom. O, cześć dziewczyny. O, cześć Jogoda, miło cię widzieć. Wzajemnie, do zobaczenia później. Na razie, do zobaczenia. Wiecie kto to? To są ikony naszego klubu. Myśmy kiedyś ze szwagrem byli w Rosji i tam wokół było pełno ikon. Nawet można było sobie kupić. Tylko potem strach był na granicy, jak celnik samochód sprawdzał. To wy przewoziliście przez granicę ikony? Nie. Ruskie fajki. No i tam normalnie siedzą kibice, nie? O, a tu panowie macie takie gumoleum, nie? Takie coś, że jak się wywalicie, to co nic nie zrobicie normalnie w twarz, nie? Że też szwagier nie może tego zobaczyć. Bo on fanem siatkówki jest. Do dzisiaj myślałem, że dzikie gęsi w kluczu to najpiękniejszy widok świata. Myślicie, że Jagoda nas przedstawi? No ja to się trochę wstydzę. Że ja wcześniej na mecze BKS-u nie chodziłem. Panowie! A jak wam się podoba moje wydanie sportowe? Może być. Ale te spodenki to... one nie są za krótkie? Pani Jagódko. Tak? Pani się odsunie, bo widok zasłania. A jak się dziewczyny prezentują? Bo chyba grają gorzej niż faceci, nie? No co cicho? Przecież sam pan Witek powiedział, że przeciętny facet gra lepiej od siatkarki. Który to powiedział? Jutro o 18:00 w tym samym miejscu. Was trzech i my trzy. Dobra panowie, więc tak. Ja jestem najlepszy, oczywiście jeśli mojego szwagra nie ma na boisku. Więc ja będę zagrywał i atakował. Romek, jako inżynier, rozgrywasz i konstruujesz akcję. A ty, Adam, ty skoczysz do bloku. Dobra. Tylko musisz mi podać adres. No i czy oni mnie tam w ogóle wpuszczą? Gdzie? No do tego bloku. Wiem. Daj mi kod do domofonu. Czyli gramy praktycznie we dwóch. Ale spokojnie. Ze mną jakieś tam szanse macie. Jak wróbel w starciu z jastrzębiem. Odsuńcie się! Kurde, kiedyś te boiska mniejsze robili. Tu, przyjmujesz, tu. Moja! Jednak twoja. Gramy! Słuchajcie, 21 do 1. Wszystko jest do odrobienia, nie? No, Adam, do przyjęcia łączysz ręce, zginasz kolana. Żeby tylko mnie nie trafiła. Żeby tylko mnie nie trafiła. Panowie! Musimy grać mocniej. Roman, wyobraź sobie, że piłka to ptak. No. Dobra.
Co ty robisz? No przecież ptaka nie uderzę. Bierz, 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 bierz! Panie Romanie, panie Romanie, wszystko dobrze? Panie Romanie, czy ja jestem już w niebie? Nie, 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 na hali, na hali. Panie Romanie, już, dobrze. Nie no, panowie, no nie było tak źle, no. Zdobyliśmy 4 punkty. W 3 setach. Jak się podobają moje koleżanki? Fajne, co? No, niby tak, ale jak dla mnie to zbyt brutalne. O, walą mocniej niż sprzątaczka szmatą. Ja to wolę kobiety delikatne, kruche, jak taka jaskółeczka. O, dobrze Romuś mówi. Takie, co to do nich do biurka można przyjść, usiąść na tym biureczku, kawusi się napić, poplotkować. Zdecydowanie. Gratuluję dziewczyny, byłyście niezłe. Dzięki. To co chłopaki, może na koniec wspólny prysznic? No to my to chętnie. Chętnie? Świetnie. Męski jest tam. Dobrej zabawy. Ty umyjesz mi plecy? Głowa mnie boli.